bardzo mi jest miło z tego tytułu, że Państwo przybyli. W piątek 26 kwietnia bieżącego roku w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne mające na celu określenie potrzeb i propozycji odnośnie zagospodarowania centrum miasta i zabudowy przysłupowej. Rozpoczynamy wielką rewitalizację miasta. Udało nam się pozyskać z Unii Europejskiej dodatkowe środki na to. Realizujemy w tej chwili koncepcję. Dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 250 tysięcy euro i mamy wykonać taką koncepcję, która pozwoli nam wyłonić 3 domy przysłupowe, na które wykonamy kompleksową dokumentację i będziemy się mogli starać o środki unijne. I celem projektu również jest to, żeby przeprowadzić konsultacje społeczne. Te konsultacje są bardzo ważne, bo możemy jednoznacznie określić, jakie potrzeby ma miasto. Każdy z nas, mieszkańców, ma swoje indywidualne spojrzenie na to miasto, jak ma wyglądać, jaki ma mieć kształt. I ten cel mają te konsultacje. Musieliśmy przeprowadzić wszystkie procedury przetargowe, którymi jesteśmy obowiązani, po to, żeby spełnić również cele projektu. W ramach tej procedury przetargowej została wyłoniona firma, która realizuje dla nas tą całą dokumentację plus koncepcję. Konsultacje przeprowadzone zostały w ramach opracowania koncepcji rewitalizacji centrum miasta według projektu pod nazwą Koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo-zrębowej w mieście Bogatynia jako element krainy domów przysłupowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą Inwestujemy w naszą przyszłość. Podczas spotkania zaprezentowano i szczegółowo omówiono założenia projektu oraz dyskutowano na temat możliwości i potrzeb rozwojowych Centrum Bogatyni i zabudowy przysłupowej. Chcemy doprowadzić do tego, żeby 3 kolejne domy przysłupowe w naszym mieście zrewitalizować i doprowadzić do świetności. Spotkanie poprowadził architekt Michał Stangel z Biura Projektów Urbanistyki i Architektury ARKA, który wraz z przybyłymi na spotkanie mieszkańcami Bogatyni starał się wypracować wspólne propozycje dotyczące funkcjonalnego i atrakcyjnego zagospodarowania. Dzisiejsze konsultacje są po to, żeby zapytać mieszkańców, czego brakuje w Bogatyni, czego by oczekiwali po przestrzeni publicznej, jakich nowych funkcji, jakich nowych aktywności, które moglibyśmy uwzględnić w projekcie. Żeby to uzyskać, będziemy się starali pracować taką sprawdzoną metodą warsztatową, gdzie w kilku sesjach będziemy się przybliżać do tych pomysłów. Po pierwsze spytam mieszkańców o to, jakie są problemy, czego im tutaj brakuje. Właściwie jeszcze wcześniej o to, jakie są szanse, z czego są najbardziej dumni i co można by wykorzystać i podkreślić w projekcie, a potem zaprezentujemy nasze dotychczasowe pomysły i zaprosimy mieszkańców, żeby o tym podyskutować, żeby może coś uzupełnili, powiedzieli, co im się podoba, co nie, dodali coś od siebie. Potem to wszystko spróbujemy zebrać razem, a na podstawie tego przez następne miesiące powstanie projekt, który skończymy w lipcu.